czy Wam też ciągle zdarza się sprawdzać, co nowego w telefonie? Czy ktoś wrzucił nowe zdjęcia na Instagram? Albo czy ktoś napisał coś na Facebooku? Albo czy jest nowa wiadomość na WhatsAppie? Albo czy dostaliście nową wiadomość na Gmailu? Niestety mnie zdarza się to bardzo często. Do tego stopnia, że uświadomiłam sobie, że bardzo dużo czasu nieświadomie potrafię zmarnować, gapiąc się w telefon. I wiecie co? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, że tak dużo czasu potrafię marnować w telefonie, mówiąc do siebie, że przecież wejdę tylko na 5 minut. Ok? 5 minut sprawdzę, co nowego i wychodzę. Odkładam telefon i wychodzę. Niestety, nie jest to takie proste. A dlaczego? Myślę, że dlatego, że w tym małym urządzeniu, jakim jest smartfon, jakim jest telefon, jest wszystko. Co to znaczy wszystko? To znaczy, wchodzę w telefon i mogę z kimś porozmawiać, widząc go. Cześć! Mogę z kimś pisać, wysyłając mu wiadomość. Mogę wysłać komuś zdjęcie. Mogę wejść w internet, znaleźć dowolną informację, która mnie interesuje i przeczytać na ten temat. Mogę wejść na YouTube i znaleźć film i oglądać właściwie na dowolny temat. Jest mnóstwo rzeczy, które w tym małym urządzeniu mogę zrobić. Więc jak z tego nie korzystać? I właściwie nie jest to problemem, że mam taki telefon i że mogę z niego skorzystać. Natomiast problemem jest to, że niestety marnuję w nim bardzo dużo czasu. Zamiast żyć tu i teraz, przenoszę się do świata wirtualnego. I tu niestety jest problem, ponieważ marnuję za dużo czasu, który mogłabym spędzić nad czymś zupełnie innym. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie sposoby znalazłam na to, aby sobie z tym radzić. Trzy sposoby, które bardzo pomagają mi ograniczyć mój czas w telefonie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie to sposoby, zapraszam do oglądania. Jestem Roxana i witam Was na moim kanale Think in Polish, gdzie wspólnie uczymy się polskiego przyjemnie i bez stresu. No właśnie, uczymy się polskiego. Możemy się uczyć przez telefon, prawda? Wystarczy, że wejdziecie w YouTube, znajdziecie kanał Think in Polish i już możecie oglądać różne filmy, które Roxana wrzuciła na swój kanał. I to jest super, prawda? Jasne, tylko że wiecie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o naszym małym przyjacielu smartfonie. Prawda, że to jest mały przyjaciel? Wszystko dla nas zrobi. Jest to wszystko, czego potrzebujemy. Rozrywka, edukacja, możemy się uczyć języka obcego, możemy znaleźć przepis na pyszne ciasto, możemy porozmawiać ze znajomym,
możemy kogoś poznać na portalu randkowym. Mnóstwo rzeczy w takim małym urządzeniu. Takie małe, niewinne urządzonko. Czy takie niewinne? Chociaż właściwie jest niewinne. To nie ono jest winne, to my staliśmy się niewolnikami naszych smartfonów. Dlaczego tak uważam? No, więc tak. Pewnego dnia jadę sobie metrem. Było to już jakiś czas temu. Jadę sobie metrem i patrzę na ludzi dookoła. Patrzę i wiecie, co zobaczyłam? Zobaczyłam, że większość ludzi dookoła mnie w metrze, w którym jadę, trzyma telefon. Większość ludzi trzymała w ręku telefon i gapiła się w ekran. Sporo ludzi dość szybko przesuwało palcem po ekranie. Patrzę na osobę, która siedzi obok mnie kątem oka. Przesuwa palcem po ekranie i sprawdza zdjęcia na Instagramie. Nie zatrzyma się nawet na chwilę. Cały czas przesuwa, jak zahipnotyzowana. Patrzę kątem oka w drugą stronę. Chłopak obok mnie przegląda cały swój telefon. Skacze po wszystkich aplikacjach. Wyłącza, włącza, przesuwa w lewo, przesuwa w prawo. Na niczym tak naprawdę nie skupia wzroku na dłużej niż na parę sekund. Cały czas przesuwa palcem w dół, w górę, w dół, w górę. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Rety. Myślę sobie, co to jest? Wszyscy dookoła wydają się zahipnotyzowani. Może ze dwie, trzy osoby w całym przedziale czytały książkę. Może ze dwie osoby ze sobą rozmawiały, a cała reszta ludzi dookoła gapiła się w telefon, gapiła się w smartfona, ponieważ teraz rzadko kto ma inny telefon niż smartfon. Właściwie chyba tylko osoby starsze. Na przykład moja mama nie ma smartfona. Moja mama ma mały, prosty telefon. Tylko do. Halo? O, cześć Krysiu. Cześć. Tak. No, dobrze. Do zobaczenia. Tylko do dzwonienia albo wysyłania prostych SMS-ów. To wszystko. A inni ludzie mają smartfony, czyli centrum dowodzenia wszechświatem, w którym jest wszystko. No i w czym jest ten problem? Problem jest w tym, że obserwując wszystkich ludzi dookoła, uświadomiłam sobie, że ja również, tak jak i ci ludzie dookoła mnie, jesteśmy niewolnikami tego urządzenia. Właściwie nie jesteśmy w stanie wyjść z domu bez smartfona. Jak wyjdę z domu i uświadomię sobie, że zapomniałam mojego telefonu, to nerwowo wracam do domu, szukam, gdzie jest mój telefon,
biorę go i jaka ulga, mam telefon. No jak tu wyjść z domu bez smartfona? To niesamowite, wiecie? Pamiętam czasy i to jeszcze nie takie odległe, kiedy nie miałam smartfona. Kiedy miałam naście lat, kiedy byłam nastolatką, a nawet 20 parę, nie zdradzę Wam mojego wieku, ale kiedy byłam nastolatką i młodą dziewczyną, nie było jeszcze smartfonów. Nie było. No więc nie miałam smartfona i jakoś żyłam. Miałam ciekawe życie. Studiowałam, poznawałam nowych ludzi, wychodziłam do kawiarni, spotykałam się na mieście. Dużo ciekawych rzeczy działo się w moim życiu bez smartfona. Jak to możliwe? No jakoś było to możliwe, a w dzisiejszych czasach rzadko kiedy mogę zobaczyć osobę na ulicy, w metrze, w pociągu, nawet w samochodzie kierując, która nie trzyma smartfona w ręce. Nie uważacie, że jest to trochę nienormalne? A nawet przerażające, że jesteśmy takimi niewolnikami tego małego urządzenia, że nie możemy nawet na chwilę go zostawić. W moim przypadku czasami doszło do tego, że ten telefon szedł ze mną wszędzie, dosłownie wszędzie. Służył mi jako alarm w sypialni, żeby się obudzić. Zabierałam go nawet do toalety, no bo przecież 5 minut w toalecie, ile rzeczy można przeczytać, ilu rzeczy można się dowiedzieć. No, trzeba go zabrać, zawsze to jakaś rozrywka. Kiedy chciałam sprawdzić jakiś przepis, oczywiście zabierałam do kuchni smartfona, no bo zwykłe książki kucharskie no na pewno nie są tak dobre jak to, co znajdę na YouTubie na przykład, czy gdziekolwiek indziej w internecie. Sprawdzając, jak gdzieś dojść, oczywiście muszę użyć Google Maps, no bo wiadomo, najprostsza sprawa. Cokolwiek chcę zrobić, sprawdzić, co się dzieje w mieście, co jest w kinie, gdziekolwiek. Gdzie wchodzę? W telefon, w mojego smartfona i przeglądam, i szukam. Chcę coś kupić. Chcę kupić na przykład jakiś sweter. W sklepie jest bardzo ograniczony wybór, więc co robię? Wchodzę na Amazona, a w Polsce na Allegro albo Ceneo, gdzie porównuję różne ceny produktów i oczywiście kupuję online przez mojego smartfona. Jest tu absolutnie wszystko. No więc co? Nie jestem niewolnikiem? No jestem. Niestety, jestem niewolnikiem smartfona, ale nie podoba mi się to. Uświadomiłam sobie, że jest to problem. I postanowiłam, że chcę coś z tym zrobić. Chcę bardzo ograniczyć mój czas na smartfonie. I wymyśliłam 3 sposoby, jak mogę to zrobić. Właściwie nie są to moje sposoby, bo się okazuje, że to są bardzo uniwersalne sposoby i wiele osób ma podobne strategie, ale ja na nie sama wpadłam, nie czytając o tym w telefonie. Więc pierwsza sytuacja, kiedy uświadomiłam sobie, że bardzo dużo czasu marnuję w telefonie
i jest to bardzo złe dla mojej produktywności, efektywności w pracy. Więc ta pierwsza sytuacja jest, kiedy pracuję przy komputerze, chcę coś wymyślić i muszę być maksymalnie skupiona. A telefon oczywiście gdzie jest? Obok mnie. Leży na biurku, w zasięgu mojego wzroku, w zasięgu mojej ręki. Więc kiedy próbuję się skupić, mój wzrok pada na telefon. Bardzo często. Więc tutaj coś piszę, a zobaczę, czy coś ciekawego się dzieje. Na chwileczkę. Wracam do pracy i za chwilę znowu patrzę w telefon. Rety, zamiast jednej godziny skupienia, wykonania mojego zadania, spędziłam 2-3 godziny nic konkretnego nie robiąc, marnując mnóstwo czasu w telefonie, tylko dlatego, że mój smartfon leży na biurku obok mnie. No więc prosta strategia. Zabrać ten telefon do innego pomieszczenia. Proste. Więc co robię? W telefonie ustawiam sobie, że za godzinę na przykład będzie dzwonił alarm. Ustawiam godzinę, wynoszę telefon do innego pomieszczenia i pracuję. Telefon już nie leży obok mnie. Telefon jest w innym pomieszczeniu, więc mogę spokojnie skupić się na mojej pracy. Mija godzina, praca wykonana, no albo nie, ale generalnie duża część mojej pracy już jest zrobiona, a telefon z innego pomieszczenia dzwoni, przynoszę go i jest dużo lepiej. Także pierwszą moją strategią jest po prostu w trakcie, kiedy pracuję, ustawienie alarmu na określony czas, na który chcę skupić moją uwagę na pracy i wyniesienie wyciszonego. Zapomniałam Wam powiedzieć, że telefon musi być wyciszony, bo inaczej ciągle coś przychodziło. Aktualizacja, przypomnienie, SMS, coś dzwoniło, coś nowego ktoś wrzucił na Facebooka. Tak też się nie da, więc wyciszamy telefon, wynosimy do innego pomieszczenia. Prosta strategia w moim przypadku działa. Drugą sytuacją, kiedy telefon bardzo mocno marnował mój czas, to jest sytuacja nie w pracy, ale rano, kiedy jeszcze jestem w łóżku, kiedy budzę się. Dotychczas telefon leżał tuż obok łóżka, więc kiedy zadzwonił alarm, bo to alarm mnie rano budzi, alarm w telefonie, kiedy zadzwonił alarm, co robiła Roxana? Brała telefon, wyłączała alarm i zobaczę co ciekawego na YouTubie. Zobaczę, czy ktoś napisał na WhatsAppie. Zobaczę, czy są jakieś nowe zdjęcia moich znajomych na Facebooku. Rozumiecie, o co chodzi. To samo w kółko. To samo w kółko. Nie. To nie może tak wyglądać. Więc co ja robię w sytuacji, kiedy budzę się rano, alarm dzwoni i biorę telefon? Telefon już nie leży blisko łóżka. Telefon leży daleko ode mnie.
więc muszę wstać z łóżka, iść po ten telefon, wyłączyć alarm i już nie przeglądam, co tam jest, tylko natychmiast biorę, zaraz Wam pokażę co, natychmiast biorę moją matę do ćwiczeń i rozkładam. Rozkładam matę i ćwiczę. A oprócz tego biorę słuchawki. To są moje bezprzewodowe słuchawki. I wkładam słuchawki do uszu. Wkładam lewą słuchawkę i prawą. Biorę mój telefon i włączam. Wiecie co włączam? Włączam hiszpański. Włączam moją listę podcastów po hiszpańsku. W ten sposób, wstając rano, od razu robię dwie rzeczy, które są bardzo dobre dla mojego zdrowia. Ćwiczę na macie i słucham hiszpańskiego. Słucham hiszpańskiego, czyli uczę się czegoś przydatnego. I to jest moja druga strategia. Czyli zamiast szybko przeglądać palcem, co też ciekawego rano się dzieje, biorę matę, słucham hiszpańskiego i mój telefon robi dla mnie dobrą robotę. I trzecia sytuacja, w której, z którą nadal mam problem, ale mocno staram się walczyć, to jest sytuacja, kiedy przychodzi wieczór. Kiedy przychodzi wieczór, po całym dniu, często wyczerpującym, męczącym, stresującym, fajnie jest usiąść i się zrelaksować, czytając sobie jakąś, nie mam przy sobie, czytając sobie książkę. Ale zanim przeczytam książkę, zerknę na chwilkę, co tam się dzieje w telefonie. Duży błąd. Ponieważ zerknę na 5 minut, znów kończy się tak samo. Jest godzina 20, na przykład jest godzina 20, a ja zerkam na telefon, książka leży obok mnie i czeka. Mija 10 minut, mija 20 minut, mija godzina, czasami dwie i jest już późno, a mnie chce się spać, bo jutro trzeba wcześnie wstać. Więc już nie będę czytać tej książki, bo nie chce mi się. Chce mi się spać. Więc po 2 godzinach w telefonie idę spać. I co? Nie przeczytałam książki, zmarnowałam czas w telefonie i jestem zła. Na siebie. Na siebie. Więc teraz biorę książkę, włączam alarm, wyłączam telefon, a raczej, mniej więcej tak. Więc teraz włączam alarm na godzinę 6:30 na przykład. Wynoszę telefon do innego pomieszczenia, biorę książkę i zakładam, że będę czytać 10 lub 20 stron. Przeczytam 10-20 stron, zwykle 10. Jak przeczytam, zamknę książkę, odłożę i już nie biorę mojego telefonu, bo jest daleko. Mój telefon jest daleko i już nie chcę go przynosić. Nie chce mi się. W ten sposób nie marnuję czasu wieczorem przed telefonem. Bardzo proste sposoby, ale uwierzcie mi, na mnie działają bardzo dobrze.
jeżeli jestem w nich konsekwentna, jeżeli oczywiście faktycznie stosuję zasadę telefon z dala, kiedy pracuję, kiedy wypoczywam, kiedy chcę zrobić coś ważnego. Telefon zawsze, zawsze musi być poza zasięgiem mojego wzroku. Gdybym go widziała kątem oka, już po mnie biorę telefon i już coś sprawdzam. Dlatego to na mnie działa, żeby telefon był z dala, poza zasięgiem mojego wzroku, poza zasięgiem mojej ręki. A Wy macie z tym problem? Macie problem z tym, że ciągle gapicie się, patrzycie w ten mały ekranik i marnujecie w ten sposób mnóstwo czasu? Jeżeli tak, macie może jakieś sposoby, swoje własne sposoby, jak przestać to robić? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie nauczę się nowych sposobów radzenia sobie z tym bardzo złym nawykiem, który tak mocno nas uzależnia. Napiszcie w komentarzu, jeżeli ten film jest dla Was pomocny, jeżeli nauczyliście się czegoś nowego, bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!